Pani, czy jesteś zadowolona? Odesłałeś niespokojną duszę w zaświaty. Zaczarowałeś ją pieśnią i przypomniałeś, kim jest. To prawda. Zabiłeś krwawego bożka Dagona. I doprowadziłeś do pokoju między rasami. Jestem zadowolona. Uznałem, że to najlepszy wybór. Wygląda na to, że byłem potrzebny w odmętach pani. To prawda, dlatego przeznaczenie skierowało cię tutaj. Teraz nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o pewnej sprawie. Oczywiście. Jestem boginią, a ty jesteś mieczem przeznaczenia, Wiedźminie. Śmierć idzie za tobą nieubłaganie już od tylu lat. Być może. Mam dla ciebie dar. Dar bogini, abyś mógł zmierzyć się ze swym przeznaczeniem. Dar pani jeziora. Co to za dar? Uklęknij, Geralcie z Rivi, biały wilku. Przebyłeś długą, pełną niebezpieczeństw drogę. Wykazałeś się męstwem i dobrocią. Mocą boską pasuje cię na rycerza. Nie czuj strachu w obliczu wrogów. Bądź waleczny i prawy. Mów zawsze prawdę, choćby miała cię doprowadzić do śmierci. Chroń bezbronnych i nie czyń zła. Znieś to uderzenie, ni jednego bolej. Czeka cię długa droga. Widzę śmierć i krew. Widzę śnieżną zawieruchę. Przyjmij ten miecz na znak mojej przychylności. Ostrze należało kiedyś do wielkiego bohatera. Wieki leżało w głębinach, czekając właśnie na ciebie. Pani. Sza, Wiedźminie, nic nie mów. To nieważne, czy wierzysz w przeznaczenie, czy nie. Z pomocą ostrza zakończysz misję. Dziękuję. Idź, biały wilku, i zrób, co musi być zrobione. Niech wypełni się twój los.
Thank you.
Berengarze. To ja powiedziałem szefowi Salamandry, gdzie jest Kaer Morhen. Dopadli mnie, kiedy tropiłem bestie z podgrodzia. Pomagałem im w badaniach, ale uciekłem i przyjąłem zlecenie od Kalksteina. Chciał się dostać do wieży na bagnach. Niestety znowu mnie znaleźli. Tym razem nie byli już tacy mili. Żeby ocalić własną skórę, zgodziłem się odszukać dla nich Alwina. Dlaczego mi to mówisz? Chciałem ci to powiedzieć w twarz. Zobaczyć twoją sławną minę. Nie zamierzam cię osądzać. To znaczy, że rozumiesz i nie potępiasz mnie. Nie pochwalam twoich wyborów, ale rozumiem. To znaczy, że... Rób, co uważasz za słuszne. Nie będę twoją niańką. Weź to. Spotkamy się jeszcze, wilku. Thank you.
Geralt z Rivii. Wiele razy słyszałam o twojej śmierci. Wybacz, ale nie pamiętam twojego imienia. Biała Ryla. Co tu robisz, Wiedźminie? Nic nadzwyczajnego. Zabijam potwory. Nie widziałeś elfiego komanda w okolicy? Nie. Nie widziałem. Raczej. Uważaj na słowa, Wiedźminie. Nie jesteś nietykalny. Jeśli dowiem się, że współpracowałeś z wiewiórkami... Grozisz mi? Nie. Próbuję uchronić przed poważnym błędem. Błędem, którego konsekwencje mogą cię przerosnąć. Ty też nie popełnij błędu. Nie jestem zagłodzonym elfim gówniarzem. Potrafię się bronić. Wiem. Wiedz, że Wyzima stoi w ogniu. Nie ludzie wyszli na ulicę, trwa wojna. Te biedne, zagłodzone elfy mordują ludzi dziesiątkami. Jestem tutaj, by zatrzymać resztki komanda dowodzonego przez Toruwiel Epsichiel. Nie powstrzymasz mnie. Wiemy, że są w wiosce. Wzięli zakładników. Niebawem ruszamy do szturmu. Będą duże straty w ludziach. Dziwne słowa, zważywszy na twoich nowych przyjaciół. Bo przecież zadajesz się z tym ludobójcą i winem. Wiem, że maczałeś palce w napadzie na bank. Od tamtej pory, dziwnym zbiegiem okoliczności, jakość uzbrojenia wiewiórek znacznie wzrosła. Nie zmienia to faktu, że wieśniacy udzielili schronienia i karmili komando. Są winni zdrady! Nie pozwolę ci zarżnąć wieśniaków. Nie masz środków. Ale dam ci szansę. Idź, dogadaj się z tą elfią suką. Jeśli złożą broń, gwarantuję im sprawiedliwy sąd. Im i wieśniakom. Nie atakujcie, dopóki nie wrócę. Masz moje słowo. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. Do zobaczenia. Głupia zabawa. Yeah.
Geralt! Witaj, Jaskier. Do wioski przyszły elfy od Toruwiel, wzięły zakładników. Co robimy? Rozmawiałem z Rajlą, dowodzi zakonnikami. Wśród zakładników jest Alwin. Geralt, musimy go ocalić. Wiem, spróbuję negocjować. Zaczaję się za domem sołtysa i będę wszystko obserwował. Jak skończysz negocjacje, koniecznie przyjdź i powiedz, co robimy. Zgoda. Porozmawiam z Białą Rajlą i Toruwiel. Czuję problemy. Dasz sobie radę. Geralt z Rivii. Toruwiel wspominała o tobie. Czego chcesz? Dowodzę wsparciem, które Iwin wysłał dla Toruwiel. Jak widzisz, złoto z banku Vivaldiego wreszcie posłużyło słusznej sprawie. Komando wyposażone za złoto ukradzione z banku. Przybywacie z Wyzimy, a więc to waszym śladem dotarła tu Biała Rajla. To bez znaczenia. Toruwiel i tak nie mogła uciekać w nieskończoność. Psy gończe zakonu dopadłyby ją wcześniej czy później. Powinna wykorzystać szansę i rozprawić się z prześladowcami, a potem wrócić i wspomóc ich wina. Postawiłeś Toruwiel w sytuacji bez wyjścia. A teraz chcesz, bym naruszył status quo i pozabijał zakonników? Toruwiel jest żywym symbolem naszej... Dlaczego miałbym to zrobić? Za złoto z banku Vivaldiego? Aby wesprzeć słuszną sprawę i nie dopuścić do masakry jak na Podgrodziu. I żeby uratować swojego Alwina przed zaślepionymi nienawiścią żołdakami zakonu. Czego tu szukasz, włochata małpo? Kiedy to się skończy? Spać mi się chce. Co za dziura? Czy powinno... Umrzemy z godnością, plując ludziom w twarz! Umrzemy z godnością, plując ludziom w twarz! Boję się, że te elfy nas wszystkich zabiją. Ratuj, panie Geralt! Dowodzę wsparciem, które Iwin wysłał dla Toruwiel. Zjadłbym coś. Jestem gotowa do walki. Czemu tu gnośniejemy? Nazywają nas wiewiórkami ze względu na kity, które nosimy przy czapkach. Wkrótce zaczniemy nosić ludzkie skarby. Męczy mnie ta bezczynność. Nie mogę się już doczekać walki. Spać mi się. Się z tym spotkać. W zgodzie z wami. Cześć, Geralt. Nic ci nie jest? Nie, dziwnie się czuję. Ja słyszę ich myśli. To straszny Geralt. Masz naszyjnik? Tak, noszę go cały czas. Nie chcę tego słyszeć. Geralt, czemu elfy to robią? Walczą o wolność, o ideały. Ludzie przyparli je do muru. Nie widzą innej drogi. Zapamiętam to. Geralt, zaraz wydarzy się coś złego. Czuję to. Muszę porozmawiać z Toruwiel. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Głodny, kurwa, jestem. Co tu robisz, Gwynblade? Przyszedłem zapobiec masakrze. Nie będzie masakry, jeśli pozwolą nam odejść. Mogłaś odpuścić dzieciom. Nie, nie mogłam. Tam na brzegu stoi Biała Rajla. Trupy wieśniaków nie robią na niej wrażenia. Tylko obecność dzieci ją zatrzymała. Toruwiel, chcę pomóc. Ale musisz wypuścić zakładników. Wiem, że jesteś przyjacielem. Niedawno dołączyli do nas Skojatel z Wyzimy i opowiadali o tobie. Pomogłeś Jewinowi w banku. Hafkaren znowu zaczęli dostarczać broń i zapasy. Wierzą, że Jewin im zapłaci. Cieszę się, ale... Pomóż nam stąd uciec. Nie chcemy walczyć. Spróbujemy się wydostać pod osłoną nocy. Przy odrobinie szczęścia nikomu włos z głowy nie spadnie. Zgoda. A, i powiedz Jaskrowi, że jeśli dalej będzie się czaił za domem,
to ktoś go w końcu ustrzeli. W zgodzie z wami żyliśmy. U nas zabójca pod ciebie. Szczęście, panie elf! Ja nic złego nie... Geralt, zabierz mnie stąd. Cierpliwość, Elwinie. Wszystko będzie dobrze. Litości! Czemu tu gnój? Lepiej umrzeć, niż żyć z piętnem hańby. Nie mogę się już doczekać walki. Spać mi się chce. Głodny kurz. Geralt! Zaraz tu będzie gorąco, Jaskier. Jesteśmy między młotem a kowadłem. Z jednej strony Skojatel, z drugiej zakon, a po środku my z Alwinem. Mahakamskie sejfy projektowane przez gnomich inżynierów. Mistrzowskie zaklęcia ochronne. Zaprawieni w boju weterani wojenni. 500 lat doświadczenia. To zapewnia twoim pieniądzom bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo absolutne. Nie wierzcie reklamie. Siły się wyrównały. Znaleźli się dostawcy broni i żywności, zwabieni pogłoskami o bogactwie zrabowanym z banku. Bogactwie, które wcześniej ludzie ukradli Vivaldiemu. Skojatel do tego się nie przyznają, ale nawet o wolność lepiej walczy się z pełnym brzuchem i w porządnym pancerzu. Geralt, co robić? Ucieczka nie przysporzy ci popularności. Wątpię, żebyś osiągnął swoje cele, mając przeciw sobie i zakon płonącej róży, i nieludzi. O to się nie martwię. Chcę uratować Alwina, ale jeśli odejdę, może dojść do masakry. Poza tym mam zobowiązania wobec przyjaciół. Wiedźminie, to bardzo ważna decyzja. Być może jedna z najważniejszych w twoim życiu. Co robimy? Ratujemy Alwina i uciekamy? Nie. Zamierzam pomóc elfom. Co mam zrobić? Znajdź króla rybaka. Musimy wracać do Wyzimy. Niech będzie gotów. Do zobaczenia na brzegu! Muszę wyprowadzić Alwina. Nie dopuszczę, żeby coś mu się stało. Wedin, ten malec, pokochał cię jak ojca, Gwynblade. Nie jesteśmy mordercami dzieci. Zabierz go. Zdrada! Atakują! Alwin, nie! Ah!
Kiedy to się skończy? Lepiej umrzeć niż żyć z piętnem hańby. Nie mogę się już doczekać walki. Co za dziura? Nie mogę się już doczekać walki. Głodny kurwa jestem. Czemu tu gnuśniejemy? Męczy mnie ta bezczynność. Czemu tu gnuśniejemy? Nie mogę się już doczekać walki. Głodny kurwa jestem. Czemu tu gnuśniejemy? Kiedy to się skończy? Męczy mnie ta bezczynność. Nie mogę się już doczekać walki. Czemu tu gnuśniejemy? Męczy mnie ta bezczynność. Co za dziura? Kiedy to się skończy?
Wiedźmin. Co się stało? Pieprzeni fanatycy za grosz profesjonalizmu. Odebrali mi dowództwo. Nie chciałam pozwolić na atak zgodnie z ustaleniami. Wtedy mój adiutant wyciągnął list od samego Zygfryda. Od początku go mieli. Wyobrażasz sobie? No cóż. Jak się potoczyły sprawy? Wieczny ogień ogrzewa duszę zakonników. Jeśli istnieje. Jesteś zdrajcą. Nie sądzę, ale na pewno nie jestem mordercą, w przeciwieństwie do ciebie. Czas pokaże. Pamiętaj, Wiedźminie, że to zwycięzcy piszą historię. Geralt! Jest źle. Bardzo źle. Co się stało? Alwin zniknął. Otworzył teleport i... może być wszędzie. Wracajmy do Wyzimy. Może Triss coś poradzi. No to do Wyzimy. Do Wyzimy. Thank you.